Cześć moi drodzy, w kolejnym materiale z Forza Horizon 5. Uderzam teraz odkryć nową ekspedycję. Mamy do niej 2,4 km jeszcze. Nie bez przyczyny jadę jeepem, bo to są no, takie rally zawody. Także będzie auto, myślę, że w sam raz, że będzie idealne do tego typu wyścigów. A tym jeepem ostatnio, nie powiem, troszkę pojeździłem i sprawował się w miarę nieźle. Także już dojeżdżamy. Ekspedycja, jak się zwie? W Bali. Okej. No zaczynajmy. Odblokujemy sobie kolejne zawody, kolejne wyścigi. Aczkolwiek nie obędzie się dzisiaj w farmieniu gwiazdek. Remy, I have a vehicle, but no guide. Small change of plans, my friend. Tell me, have you ever seen an active volcano up close? Meet me at the top of the mountain. You don't want to miss this. Coś wybuchło, halo. What was that? That's nothing. Just a small tremor. Yaris 200 suspension. Jadę przez naprawdę takie zarośla, że nic nie widzę. Zaraz jak kamień mi wyskoczy na drogę, to na pewno jest mój. My friend, there is a lot of smoke coming out of this volcano. You might want to get up here pronto. Boss, got it. Aha, dobra, podjeżdżamy pod wulkan. Okej, to jedziemy. Hey Ramiro, the festival operations team are tracking some activity around the volcano. That wouldn't happen to be exactly where you're taking my superstar driver, would it? Está bien, Hayley. This is really only a small eruption. Nothing to worry about. Fine, just remember we have an outpost to set up, yeah? Isn't this incredible? The volcano has never been like this before, but it's waking up for Horizon! Okej, jakieś erupcje wulkanu. No to wspinamy się na górę. Jeszcze chcę coś sprawdzić, bo nie wiem, czy to jakiś fake, czy coś, że DLC jakiś z Szybkich i Wściekłych chyba z 10. części doszło do Forzy. A jak na razie gra mi nic o tym nie powiedziała. Aczkolwiek taką świąteczny event jest na jakieś też prezenty, też będę musiał się z tym zapoznać. I kolejny tydzień, kolejne samochody do wygrania, tak? Kiedyś, może później, może jak mi troszkę lepszy internet w mojej okolicy powstanie. Myślałem, żeby robić live'y po prostu z tego takiego zbieractwa. Jest, trochę wczoraj pojeździłem. Pozbierałem troszkę tych billboardów, tablic szybkiej podróży, tablic expa. I mówię tak sobie, tak jeżdżąc, myślę sobie, że fajnie by było to zrobić na live'ach. Ktoś by powiedział, gdzie co jest, podpowiadał. Tak to wiecie, samemu to trochę tak smutno. You made it! Yeah, Nacho! I spoke to Hayley and they say we have some time. In fact... A ja miałem przed chwilą wczytywanie zimy. Tej tablica jest, nie mogę jej ominąć. Co mamy? Załóż kombinezon, znajdź miejsce. Okej, tu jest pewnie kombinezon. Tu się założę, że jest kombinezon. Przejedźmy się gdzieś w tamtą stronę. No bo nie chcę też, że nie wykonam czegoś, założę kombinezon i będę
musiał kontynuować sejsmograf. I że będę musiał kontynuować po prostu przygodę, nie odblokowując tego wszystkiego, co mogłem. Jednak wolałbym sobie tutaj troszkę pojeździć i posprawdzać. No, rozłożył i przejechał. Jak się dziwnie odbijał ten samochód. Gdzie jest jeszcze coś? Halo? A, tu jest wyjście. Mogę jechać w sumie od razu na dół. To też możemy w sumie założyć, jeżeli tu jest wyjście. A, widzicie, no i... No i ja tutaj się nie udałem, bo myślałem, że tu jest to gorące źródło. Nowa pogłoska o wozie. Tutaj mamy zmień strój i tablicę. Myślę, że ją zbiorę i zmienię strój. Suited and booted. Come at me, science. Aha, i 5 tych mam. No, to będzie też, myślę, że proste, nie będę się musiał nad tym jakoś specjalnie rozwodzić, skupiać i w ogóle. No wiecie, tak mi się może tylko wydawać. To jest 3 i jeszcze 2, tam był jeszcze jeden na pewno, widziałem go. Kantem oka gdzieś tu był. No bo mi się wydawało, dobra, jadę tam. Bo tam jest na pewno, bo jest para. Dobra, i weźmy jeszcze jednego stąd. Jest ich w sumie dużo. Okej. Okay. No i wszystkie, możemy jechać teraz. Zjechać z górki. Ja i moje szczęście z kamieniami. Eliminatora też sobie zagrałem chwilkę. Uwierzcie, że drzewa, skały i te inne rzeczy, których nie da się rozbić, to jest dla mnie plaga. Ej, mam wrażenie, że już tam tak jechałem, tylko innym samochodem. I nie chyba na pewno na początku, w pierwszym odcinku. I hops. No i pięknie, wyminięte. Wyminięcie choć no nie ma zbytnio znaczenia, po prostu to jest tak dla własnej satysfakcji. Nie no, pozycja 1 na 5, także może to ma jakieś znaczenie? No zatrzymałbym, sprawdziłbym, ale wolę dojechać pierwszy. Za krótki dystans.
Horizon Baja. Standing shoulder to shoulder with the Baja 500 and 1000. Legendary. Jakiegoś F-150 epickiego otrzymałem. Fajnie, fajnie. Once a year. We get to do this every day. You know how to make an entry. Welcome to Horizon Baja. Well, what do you think of the place? This will be the destination for cross-country racing. You in? Here's the new cross-country event program to start. So I will see you out there. Okej, okay, jeszcze mamy jakieś tutaj Rally Adventure, której jeszcze nie robiłem w sumie i jak na razie nie będę, bo chciałem pojechać tutaj w tą stronę i zrobić to. Do tego mi się nie przyda ten samochód, który mam. Ale myślę, że będzie fajnie. Wyścig z pociągiem. I znów zapomniałem, że ja przecież mogę. Solo, lecimy. Hey amigo, Cucinale has finished work. Chyba, że nie mogę własnym samochodem. Bo chciałbym sprawdzić BMW M5, który mam. Jakby sobie dało radę z rozpędzonym pociągiem, który prawie że gubi wagony. Będę jechał Lambo. Tym starym. Murcielago to jest? Kojarzę ten samochód jedynie co one były w Vice City. Tak, dużo nawiązań do GTA będzie w tej serii. Bynajmniej u mnie. Lamborghini, co tam było? Jeszcze jakieś inne. No dobra. Nie będę starał się tego przeczytać nawet, bo pokręcę i będziecie się ze mnie śmiać w komentarzach. Ej, no dobra, on leci szybciej niż 220 na godzinę i gubi te. I co gubi? Gubi wagony. To jest nie fair, bo w takim układzie on będzie jeździł teraz szybciej. Bo nie będzie miał oporów. Będzie redukował po prostu swoją masę. Ja tu mam jeszcze zawijkę, a on takich zawijek nie ma. I'm not sure if they're allowed to be dropping carriages, but certainly gonna give the engine an advantage. Oh yeah? We'll see about that. No okej, okay. No nie uciekł mi aż tak strasznie. Ciekawe, czy mi się uda go wyprzedzić w ogóle. O, i tego momentu nigdy nie lubiłem. Nawet jak grałem, jeździłem za tymi... No chyba jestem trochę spóźniony. Ej nie, no przegięliście, jak ja mam go wyprzedzić? O, ale zwolnił chociaż. Już nam się trasa kończy 85%, czyli że musimy grzać. Okej, jeszcze tak pod koniec zmieniłem bieg dla pewności, żeby się rozpędzać, a nie stać w miejscu. Mam wrażenie, że pociąg dał mi wygrać. Że on specjalnie zwalniał po to, żebym go wyprzedził. Czas na show. Taki achievement mi wyskoczył.
Okej, okay, czyli tak, to mamy już z głowy zaliczone. Tu mamy eliminatora. Co tu mamy? Ikony prędkości. Zacznijmy sobie to. Nie wiem, czy dzisiaj to na pewno już nie skończymy. Może z dwa zrobimy. Ale zacznijmy. Oczywiście gwiazdeczki ukochane. Trzeba będzie powtarzać nieraz. Poprzedniego dnia nie poprawiłem, przyznam się, bez bicia. No, how did this happen? Hey, it's okay. Talk to me. You know how I run monthly races it's at the workshop for the apprentice mechanicas y mecánicos who work with me? It gives them a chance to show off their projects and test their skills. I didn't know that. That's awesome. It is. Or it was until this month. That new kid, Aurelio, he beat me in a drag race. Bardzo fajne auto, bardzo fajnie zrobione. Po prostu modele samochodów, które są tutaj robione, są tak ładnie wykonane. Ale, are you saying the big tragedy is that you've lost one race? How is that not una tragedia? Come on, we have work to Tutaj przesadziłem troszkę, mogłem nie redukować. Ale postaram się to jakoś nadrobić. Tak troszkę mnie zarzuca i ciężko jest omijać te samochody. Staram się jak mogę. Aczkolwiek jest ciężko. No jest dokokrzony, ma jakiś dokokrzony spoiler, szeroki jest jak nie wiem, ale mimo wszystko gubi trakcję. Jeszcze mam 10 sekund i przecież to jest niemożliwe. Dobra, może i by było możliwe, jakbym nie wypadł z trasy. Bo się szczerze mówiąc zobaczyłem właśnie na mój licznik. Pięć, cztery, trzy, dwa. Nie, no możliwe. To gdzie ja patrzyłem, że tam był kilometr? Nie, no ładnie zrobione auto. Modele w tej grze naprawdę, modele pojazdów są przecudowne. Powrót do szkoły. We're going to start with the early days of motor racing. Drop by when... 2 kilometry dalej. Się troszkę nie opłaca robić szybkiej podróży. Ale też nie chcę przeciągać materiału. I właśnie, to tak wychodzi. ABC historii. Let me just say, you're great, and you don't need to worry about anything. You finished? Good. Now, take the Napier Relton and help me figure out how to make you go faster. Fine. Cool. Get in. Jak tamten samochód mogłem jeszcze zrozumieć, byłem w stanie tak tego... You like it? Ewidentnie jakiś Brytyjczyk. Ale zobaczcie, jaki to ma ten. Jaki to ma moment obrotowy ze 3000. W ogóle to jedzie? Ej, to się nie chce rozpędzić. Halo, a ja mam 225 na godzinę osiągnąć. Halo, jeszcze 6 sekund mam. O, zaliczyłem, jest. No i zostało mi jeszcze 2 sekundy, ale są 3 gwiazdki.
Dobrze, że nie kazali mi tym po drodze jechać i się z tym ścigać. Nie no, auto straszne. Co to w ogóle miało być? Okej, okay, teraz gdzie mamy? Tutaj mamy. To jedziemy. Tak, i tablice z szybkiej podróży powodują to, że mniej płacę po prostu za tą szybką podróż. Bo zauważcie, że teraz płacę 4400. Także jakby ktoś się zastanawiał, to... Wow! Nice wheels! 32 Ford Coupe. One of the mechanicas in my workshop. Ford Coupe is from a racing family. 32 roku. She got me thinking about the next great era of speed machines. Thank you, Katie. This is a stock version. Let's see. Ikony prędkości. W sumie czego ja się spodziewałem po takim wyzwaniu, że samochody będą się kręcić do 12 obrotów na minutę? Nie, 3,5. Tyle dostaniesz. No i dobra, no i trójkę wrzuciłem i co? I nie mam więcej biegu. Dobra, nie mam więcej pytań. In the 40s and 50s, they had to race on dry lake beds in secret because gasoline was rationed. Wiecie, 100 na godzinę w takim samochodzie to jest naprawdę dużo. On jest kwadratowy. To jest identyczny samochód, jak się rysował w zeszytach w podstawówce. Do celu mam 3 minuty. Nie wiem, czy nie za mało czasu, nie wiem, czy mi starczy. Bueno, now here's the same car customized by the head mechanica at Horizon, which last time I checked is me. Oh, this ought to be good. Okej, okay, no a teraz mamy ten sam, nie ten sam, no podobny samochód, tylko z podzespołami tak bardziej współczesnymi. Mam 2 minuty 15, żeby mieć 3 gwiazdki. Nie no, na jedynkę nie będę tego aż tak redukował, bez przesady. Tak, jeden z was napisał mi w komentarzu, żebym spróbował też na padzie. I powiem wam, że przy takich samochodach to naprawdę nie jest głupi pomysł. Gdzieś tam jakiegoś pada kiedyś miałem od Xboxa, tylko że potrzebuję tego, żeby on był bezprzewodowy, tak, dla wygody. A i tak to on nie skręca, on musi zarzucić tyłem. No jakby chodziło o driftowanie tym, no to bym był mistrzem, no ale tu nie o to chodzi. No i jeszcze lepiej, na błoto go. Bo niby czemu nie. Ale powiem wam, że... Na takiej kamienistej drodze mam wrażenie, że radzi sobie lepiej niż na asfalcie.
Kurde, gdzie ten koniec? Stresuję się, jak nie widzę końca i nie wiem, czy mi czasu wystarczy. No teraz mi może nie wystarczyć. Nie wystarczyło mi czasu. No nic. Kolejna historia do powtórzenia. Okej, myślę, że jeszcze dwie te próby nam się uda zrobić. Ja postaram się na jutro też przygotować coś. Pini's ready for our next racing history class. Get down here, quick. Why? Is Aurelia working on a new ride? He might be. That's not funny. Ali, sorry about that joke on the phone. I was just... Ay, de qué. Forget it. My apprentice Katie and I. Ej, tego mam. Mam go w swojej stajni, wygrałem go. Dobry jest dziadek. Ziętek. Dziadek w sumie. W sumie też dziadek. Dodge Hemi Superstock. The biggest Dodge engine in the smallest Dodge chassis. Quarter mile in 11 seconds. Ej, mam wrażenie, że mój lepiej chodzi. Drive racing is all about reaction time, no? Maybe Aurelio jumped the gun on you. Oh boy. As well as the engine, they removed everything. 3 kilometry mamy jechać. The radio, the armrest, no, eye mirrors, carpet. Feel it in the corners for sure. Maybe if I pull the carpet out of every car in my garage. Don't even think. 260 na godzinę się buja, także całkiem nieźle, myślę. Minuta 10 do celu, jeszcze kilometr i nam zostanie za chwilkę 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. That was great. Zdążyłem? Wasn't it? We've tried muscle cars and straight line speed machines. But we can still go faster. Zająłem się odliczaniem, a nie patrzyłem. A nie, no szósty bieg miałem wbity, wyżej nie było. Wyciągnąłem wszystko, co się da z tego samochodu. Powiem wam, że niedużo brakło. You like this. How about we step up La Velocidad with some help from the Italians? Okej, ale to tyle w tym materiale. Widzimy się w następnym. Trzymajcie się. Cześć.